Cześć, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Kingdom Rush Vengeance, dodatek, nie wiem, zimowy, czy to jest dodatek mapy zimowe, coś czego lata temu nie przeszliśmy, kiedy jeszcze częściej nagrywałem, więc postaram się nie wiem ile jest tych map, ale postaram się je przejść na odcinkach. W poprzednim odcinku tego nie było, ale w tym odcinku wracamy, moi drodzy, boosterki z Pokémonów zostaną otworzone, tym razem na początku odcinka. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to jest to gra karciana Pokémon. Ja sobie kupiłem całe pudełko, w ogóle patrzcie, mam matkę nową, to na zawodach w Gliwicach. Mam nadzieję, że vlog zostanie przez montażystę zmontowany przez Red Boya i będziecie mieli okazję vlog zobaczyć matkę. No nie wygrałem, kupiłem sobie na zawodach, więc teraz mogę ładnie tutaj, wiecie, otwierać je prezentując na mapce. Na czym polega... O kurczę, cztery mi się wyciąga. No dobra, no to otwieramy cztery, myślałem, że będą trzy. Na czym polega otwieranie boosterów Pokémon? No po prostu liczymy na to, że wypadnie nam fajna karta. Ostatnio nie wypadały nam fajne, ale miejmy nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Pierwsze karty z góry to są zawsze jakieś takie, wiecie, mało wartościowe, powszechne karty, które każdemu wypadają, a my czekamy na te, no widzicie, tu macie jakieś taką reverse holo. Tego to mamy pełno iron. No nie, no dwa te same, tych to już mam chyba 20. No i oczywiście energia, która do niczego się nie nadaje. To ten booster, powiem wam, mało wart był. Wyszedł właśnie nowy dodatek, więc będę miał nowe boostery, ale ja nie wiem, tych jeszcze nie zdążyłem otworzyć, a już nowe wychodzą. Ale to jest szaleństwo z tymi Pokemonami. Kiedyś te, ja nie wiem, kiedyś jak wychodziła gra karciana, no to wiecie, raz na pół roku, raz na rok jakiś dodatek, a teraz oni te dodatki po prostu, ja tu będę teraz tu odkładał, oni te dodatki po prostu wydają, ja nie wiem, co 3 miesiące chyba, co kwartał wychodzi, plus jeszcze jakieś dodatkowe. No jeśli ktoś by chciał to wszystko kupować, to po prostu majątek, no i Iron Thorns, czyli coś, czego też mam pełno, ja nie rozumiem, mi same takie wypadają, kolejny booster otwieram, mało warte, których mam pełno, ale dobra, jakoś to przeżyjemy. Po czym poznać te lepsze karty? Zazwyczaj są takie ładne bardzo obrazki jakby narysowane na całej karcie, wiecie, bez tych takich tu opisów. Znaczy opisy są, ale trochę mniej widoczne. I to są bardzo takie eleganckie, rzadkie karty, no ale to nie. O! No! Łuk Trio. Nie wiem, czy to jest coś warte. Chyba nie za dużo. Nie widziałem, żeby ktoś grał tym, ale nigdy nie wiadomo. Na pewno jest to karta, której nie mam, albo mam w małej ilości, może jedną sztukę, więc nada się na wymiankę, ale widzicie, ta już się różni od tych. To już można poczuć, że coś jest, widzicie. Ona jest taka cała holograficzna. Te Łuk Trio są takie, wiecie, że to prawie tu wychodzi, ten błysk poza kartę, a ta taka, no to wiadomo, że Łuk Trio jest lepszy. I do tego X, czyli już wiadomo, że mocny Pokémon. Party booster. Dobra, Łuk Trio, ja go sobie tu zostawię, że on tu mi wypadł. I co, i wyciągam kolejne karty. Jakaś szyszka. Kto to rysował, powiedzcie mi. No ja nie wiem, no chyba... Chyba jeden z moich widzów, Iron Hand, z tym się gra. Uuu, moi drodzy, widzę coś fajnego. No, nie wiem, czy akurat tym się gra, ale to jest Special Energy, to jest Ace Spec. Czyli taka karta, którą można mieć tylko jedną w talii. One bardzo rzadko wypadają. Właściwie chyba jedna powinna być na cały booster box, czyli na 36 boosterów jedna taka karta powinna być. Nie wiem akurat, czy tam się gra, ale jeśli są takie, którymi się gra, to ja ostatnio, pamiętacie, na jednym z odcinków, jak szedłem do Redraftu, to kupowałem za ponad 100 zł taką kartę, więc tylko akurat nie tą konkretnie, więc ona może być coś warta. No i mamy tu tego ślimaka, tu już mam. Moi drodzy, cztery karty otworzyliśmy. No nie jest najgorzej, te karty, tu mówię, montażysta pokaże, ile one są warte, coś z tego będzie. No dobra, tak więc jesteśmy w grze. Ja pozwolę sobie wejść do tej gry. Przesuwamy się dalej w stronę krain północnych, żeby Królową Lodu zniszczyć. Tym razem zagramy na poziomie weteran, czyli trudniejszym, bo ostatnio graliśmy na normalu i było łatwo. Moi drodzy, wprowadzam sprzedaż gier karcianych do lokalu, ale to nie po to, żeby handlować grami, bo nie po to jest pub, żeby, wiecie, żeby tam handelek się bawić jakiś wielki. Co to za pies? Można szczekać i coś zrobi? Ło Jezu! Co to było? To jest z tego, z It, ale tu jest dużo nawiązań. Dobra, jeszcze zobaczmy sobie, zanim ja wam będę... Czyli tu jest koniec mapy, tu jest koniec mapy i tu jest koniec mapy. No najlepiej by było mieć tutaj jakiegoś mocarza zrobionego. No tu zakładam, żebyśmy walnęli sobie... Ja zazwyczaj tak...
przy końcu daję tych, no bo oni mi będą bronić. No i jeśli tu będzie coś szło, no to tu tak samo. Tylko że tu by się przydało bronić w miejscu, w którym mamy, wiecie, dużo wieżyczek, bo te będą z jednej strony i z drugiej bić. Więc tu najlepiej mieć wieżyczkę, która w dwie strony może być. Ta nie może być w dwie strony, ta może być, łucznik oczywiście może być i ci też tak średnio. Więc ja bym tu, myślę, że dam łucznika i tu myślę, że też dam łucznika. Za to tu bym już dał sobie chyba bombera. A tu bym sobie dał tego. Czyli oni będą stać, bronić, ten będzie tu bombardował, a ci jeszcze będą z łuku strzelać. Tak samo tak, ci bronią, no tu bym chyba dał bombera. Chociaż jakby było coś, co strzela na drugą stronę, też by było dobrze. No i teraz jest pytanie, co tu można dać? Może i ninjów jeszcze? Bo jak są, wiecie, dwie ścieżki, to możliwe, że będzie dwa razy więcej przeciwników, nie wiem. No na pewno tego będzie trzeba jakoś zatrzymać, tych z tyłu, nie? Tu coś przy końcówce by się przydał. A, damy łuczników po prostu, niech walą. Dobra, i wpuszczamy już tych przeciwników. No więc, jeśli będę miał gry karciane w lokalu, to będę mógł robić różne eventy z nimi związane, bo jeśli prowadzicie sprzedaż takich gier, to ci wydawcy tych gier chcą po prostu u was, znaczy pozwalają wam robić różne wydarzenia, na które wysyłają na przykład nagrody, tak robi Pokémon Company, albo możecie kupować takie specjalne zestawy pre-release, które normalnie nie są dostępne, ale z uwagi na to, że handlujecie tymi kartami, to możecie też brać udział w takiej jakby przedsprzedaży, nie? I tak dalej, i tak dalej. No nie jest to jakby temat, w którym się specjalizuję, więc może być ciężko. Pokémony trochę sobie odświeżyłem, pograłem w turniejach, wziąłem udział, więc mniej więcej wiem, o co chodzi. No ale ledwo to zamówiłem dodatek, który teraz ma wyjść i go będę miał w sprzedaży, a już mogę zamawiać kolejny, który będzie za, nie wiem, za dwa miesiące znów? Już jest, wiecie, przedsprzedaż. Dzisiaj podobno Star Warsy mają być w przedsprzedaży, postaram się zamówić. Ale na przykład Magic, jak wyszedł, Magic the Gathering, nie wiem czy kojarzycie, to jest taka jedna z najstarszych chyba gier, jak nie wiem, w ogóle prekursor gier karcianych, takich kolekcjonerskich. No to jak Magic wyszedł, to nie wiem, to się nie załapałem, w ogóle nie mogłem kupić, więc ciężko trochę. Ale zobaczymy, no może z czasem się troszeczkę, wiecie, poduczę. I będę lepszy w tym całym ogarnięciu, co tam, wiecie, kiedy jest premiera, kiedy co wychodzi, co warto kupić. Bo tak to się na razie gubię. Dobra, widzę, że ci łucznicy, myślę, że tych by można było, ten szczególnie, on taki ma dość dobry zasięg, powiem wam. Tego też by się przydało troszeczkę tu wzmocnić. Ten smok całkiem niezły, powiem wam, jest... Ale zapłaciłem za niego kupę kasy chyba, bo to wiecie, na komórce ci płatni bohaterowie to jest majątek. No dobra, bronimy się na razie przed przeciwnikami, ale oni coś tak idą, wracają, tutaj dwóch będzie wyskakiwać, to jest, mówię, to będzie dla mnie duży problem. Chyba że ich zbombardujemy wcześniej, jak ich przyuważymy. Dobra, całkiem nieźle ich rozwaliliśmy. On ma fajny zasięg naprawdę, ten łucznik, jeszcze jak level dostaje, to ma jeszcze lepszy zasięg. O kurczę, ten przechodzi. Dobra. Dajemy bosika tutaj, damy. Jednego to oni sobie spalą. Dobra, rybki. Ulepszam tutaj tych moich ryboludzi. Oni są dość istotni dla powodzenia tej całej operacji. Tu
Tu mam tylko tych jednych ryboludzi, nie mam tych ninjów, co tu na dole, więc może być ciężko, dlatego warto tych u góry szybciej troszeczkę ulepszyć. No i może im tu jakiś dołożyć kolegów. Okej, dobra, bronimy się tu. Widzicie? Już prawie mi pieski przebiegły. Nie jest tak kolorowo. Dobra, no ale na razie jest okej. Widać od razu, że poziom trudności trochę wyższy, co? Poziom trudności jest trochę wyższy, ale dajemy radę. Ten ma całkiem nieźle, no bo on osłabiając, jakby dając im to, że oni, wiecie, więcej obrażeń dostają, no to jest dużo dla mnie. Duży plus, tak? Jest to dość istotne. Nie potrafiłem go zniszczyć. Nie wiem jak teraz. Dobra, duch się pojawił. Ten duch jak się pojawia, to ma chyba tyle samo życia, co jak, wiecie, go uśpiliśmy. ...130 ulepszylibyśmy, co? O nie! Nie, to na razie zostawimy sobie. Dobra. Dobra, ten sobie tu rzuca, bo tego też trzeba ulepszać, wiecie, tego... Nie mogę teraz. Dobra. Jak się tak strasznie dużo zbiera, to wiecie, to jesteśmy w stanie ich wszystkich naraz pokonać i właśnie widać było, jak żeśmy to zrobili. U Ice Reaper. Ancient spirits of the of corrupting the souls of anyone they kill with their frosty hands. O nie, oni kogoś zabijają. Revive enemies as shard. On jakoś wskrzesza? Pokonuje naszych, a później ich wskrzesza, czy coś takiego? Nie wiem. O nie, coś przeskoczyło. Dobra. Powiem wam, że nie jest kolorowo, tu mi strasznie mrożą. No ale zobaczmy. Wycofali się. Tu by trzeba było jeszcze tych osłabiających zrobić, myślę. Żeby oni im właśnie troszeczkę uprzykrzyli życia. O, tych właśnie. Dobra, ten też osłabia. Tu u góry idą te spiryty, ale ja nie wiem co one robią, bo coś nie za bardzo im idzie. Jakby widzicie, że oni nie za bardzo są w stanie coś... O kurczę, ten przeszedł. Niedobrze. O nie, jeden przeszedł. Dobra.
Okej, okay, tam ci pokonani. Tu przechodzą. Kurczę, grubo jest, powiem wam. Ale jedziemy z koksem. No i nalot z góry. Dobra. Okej. O nie, Winterlord, spirits that have served the queen. Oni służyli królowej przez tysiąclecia. Can neutral, o nie, I see. Zmienia odporność, ma różne odporności. To nie wiem, co to znaczy. Ale na pewno nie jest dobrze. Dobra, robimy tu tych skrytych, może będą mogli, wiecie, kilku tam zabiją, nie? Okej, okay, mamy tu już na kruki na najwyższym poziomie razem z tymi... O nie, tu idzie. No dobra, ale Gorath myślę, że pokonamy, bo mamy tu troszeczkę wzmocnione tyły. Okej, tu musimy chyba wysunąć tego. Chyba sobie będziemy musieli walnąć. Dobra, też ulepszeni na maksa już. A to jest ostatnia fala w ogóle. A ten do góry idzie czy w dół? O nie. Dobra, mamy go i tutaj jeszcze jeden. Chodź tu, smoku. Musisz bronić. O, i tu ich bronimy, patrzcie. Smoka jeszcze przesuniemy. No jest elegancko. Dobra, udało się, na weteranie. No trochę nam przeskoczyło, jedno żeśmy serce stracili, trochę szkoda. Bo to zawsze, wiecie, tych gwiazdek, chociaż nie, jedno serce, widzicie, trzy gwiazdki nam dało, czyli nie uznało, że jest jakoś super źle. Tutaj trzy gwiazdki nam dało, tu zresztą też. No i mamy kolejną mapę. Ja nie wiem, czy to już nie jest ostatnia, nie wiem, może ten dodam, bo co to jest? The Frozen Throne, czyli co, tron królowej. Jeśli to jest ostatnia mapa, no to mi nie pozostaje nic innego, jak w nią zagrać i nią nagrać, bo moje nagrywanie odcinka po odcinku ma to do siebie, że można spodziewać się, że odcinki będą bardziej regularnie. No minus jest taki, że jeśli coś mi napiszecie w komentarzu na zasadzie, a są, może taką wieżyczkę zrób, może taką, to ja już tego nie zobaczę, bo niestety, no nie przeczytam tych komentarzy, bo najpierw nagram film, a później, no ale widzicie, no coś za coś. Dzisiaj natchnęła mnie wena na nagrywanko, mam dobry humor, więc to robię. Wasze komentarze i tak przeczytam i po prostu jak będziemy do kolejnych gier, czy tutaj, no to mapy zostało pełno, ja sobie tak przewijam tą mapę, tu widzę na dołu, na dole jest jakiś przystanek, to jest jakiś dodatkowy Hammerhold, kampania za 40 zł, to kupimy, no co mamy zrobić, jasne, że kupimy, żeby go pokazać tutaj, bo mówię, to jest gierka, którą ja lubię. Nie jest może ona najpopularniejszą grą na YouTubie, ale wiecie, to nie chodzi o to, żeby grać tylko w gry, które są popularne, albo które wy na tym moim kanale oglądacie licznie, tylko też na te gry, które ja lubię. No i oczywiście część z was też, może nie tak licznie jak Plants vs. Zombie, ale chyba Kingdom Rush'a też, Kingdom Rush też ma u mnie swoich fanów, a tymczasem ja kończę nagrywanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!